Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Alexa i lecimy. Czekaj, 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 koleżanko. Poczekasz na mnie, czy nie? To jest ruda Alexitu, więc chciałbym ją sobie zabrać. Teraz mogę iść z tobą. Wait for me. Jeszcze kwiatek. Zioło lecznicze zawsze na propsie. Gdzie nasza koleżanka poszła? Ja tu krzaczki sobie zbieram. O Jezu. Kobieta, ale mogłabyś się chociaż spróbować ochronić, nie? No, laleczka poszła beze mnie, no co ja mam zrobić, no? Nie mogę się uleczyć, nie wiem dlaczego. No nie mogę nic zrobić, nie? Dobra, żyję. No ale kurde, ile ja żem stracił Hapsa i te potionów, to była tak ciężka walka. To nie było proste. Za dużo przeciwników naraz, wiecie? Alex na zachętę, no dzięki, dzięki. Nasza koleżanka sobie poszła. Wywalone w nas w ogóle widzę. Idź sobie sam, rób sobie sam, a ja tu zostanę, nie? Tam widzę gdzieś krzaczek widziałem. Ona chyba poszła tam na dół, nie? Tak mi się wydaje dobrze.
Alexa, ona poszła tutaj. Tam musi być coś wielkiego, ja czuję. Boże, straszne to są dźwięki. Czemu mogę wyjść z tej gry? Bo ta gra chyba jest jednak horrorem. Chyba się trochę pozmieniało. Nie no, mam nadzieję, że nie. Ale klimatycznie, nie? Ale śnieg jest trochę... O, pięknie. Jak śnieg nie pada, to jest lepiej. Powiedz, że to jest Elexit w czystej postaci. Kurde. Zawsze jest ta mała nadzieja. Ale na pewno znajdziemy jakiś Elexit przy samym źródłu. Źródle. Ale że znaleźliśmy tu zwykłą bestię? Mador ciekawy. Musimy znaleźć sposób, by się tam dostać. Trzymaj się blisko. Nie jesteśmy sami. Jak zdam radę zaatakować. Nie, mam za słabe potionki. Dobra, musimy wybrać naszą tajną broń. Tajna broń wykorzystana. A co tu w ogóle robiły takie główienka, nie? Jednak lodowy teren to myślę, że będzie więcej takich, wiecie, bardziej lodowych. Tu coś jeszcze jest. Czuję chłód, trupi chłód, silniejszy niż zwykle w tej okolicy. To znaczy, że jesteśmy blisko. A czy ja mogę walczyć? Zrób mi miejsce. Postaram się szybko załatwić tę sprawę. Prawie zginęłem, kobieta. Mogę zrobić jakieś jedzenie. Applejacks, rozmarzone mięso, danie z izopoda, daje mi jedzenie, zdrowi dużo. Dajcie mi to jedzonko, nie? O, level mamy. Yes! O, yes! Teraz mamy pancerz. Ale ja bym chciał sobie tak, mikstura lecznicza trwale zwiększa. Pijemy. Bup. Jedzonko gdzieś mieliśmy. Jak to się robiło? A. Nie. Już wiem, jak to się robiło. Teraz mamy... Pięknie wyglądamy, nie? Fragment mapy nie wiadomo czego.
Ale jakiś super dźwięk, nie? Dobrze, jestem gotowa. Zaraz też będę gotowy. A tak jak mówiłem, jest to eleksir w czystej postaci. Temu sobie znajduję jak najwięcej kawałków. To było trudne zadanie. Ten eleks jest polaryzowany. Przypomina przetworzony eleks. Taki jak ten z alpskich konwerterów. Co chcesz przez to powiedzieć? Świadomie czy nie, eleks nas zmienia. Polaryzacja eleksu znajdującego się w Edanie przypomina mamę. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale teraz wyraźnie to czuję. Tutejszy eleks przypomina ten przetworzony. Czyli eleks z Edanu i Xakoru różni się między sobą? Tak. Skupiliśmy się na tych różnicach i wytworzyliśmy eleks, który z nimi koresponduje. Sądzę, że eleks zmienia nasz sposób myślenia. Na poziomie umysłu i emocji dostosowuje się do nas, a my do niego. Tu jest przetworzony i zorganizowany, natomiast w Edanie surowy i nieokiełznany. Taki eleks zmienia ludzi, z którymi wchodzi w interakcję. Wiesz, gdzie znajdziemy podobne złoże? Jeszcze nie. Muszę się zastanowić. Może uda mi się coś wyczuć. Mam złe przeczucie co do tego miejsca. Jeśli chodzi o efekty uboczne brania eleksu... Tak? Proszę, oto twoja mana. Dziękuję. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. Nieźle. Mnie tam to cieszy! Trochę eleksu żeśmy prawdziwego zdobyli, czystego. A wiecie, potiony nam są zawsze potrzebne. Chociaż już mamy zbroję, którą chciałem ubrać. Chociaż broń jest dalej słaba. Broń też jest do ulepszenia. Ale zanim my to zrobimy, to ojojojoj, ile czasu minie, co? Czy jesteś tutaj? Tu mieście się całe świeci, jak widzicie. Jest żyła. Mi się tam każdy eleks przyda. Ja czuję, że będzie czysty eleks, jakbyśmy ze złoży mieli ten najlepszy level. Jesteśmy blisko czy daleko od zadania, które chciałem zrobić? Jesteśmy trochę dalej. Tepnijmy się tam i pójdźmy w to miejsce. Pójdźmy w to miejsce, jak już tu jesteśmy. W końcu, po długim czasie. Chociaż ciężko tutaj się porusza. Musimy się tam przedostać. Dobra, robot bojowy. Niezbyt mnie to ciekawi. Pierścień ochronny. Zawsze coś. Tam widzę więcej lodowych bestii. Nie musimy iść tutaj, w tą stronę tej góry. Uważaj!
Dobra, mamy to, nie? Już nie wyszło to tak pięknie pewnie, jakbyśmy mogli to zrobić, ale... Pamiętajcie, warte jest to, żeśmy dali radę. Alex, jak zawsze mówię, to jest taka najbardziej niekonwencjonalna gra, gdzie ciężko być silnym, bo co chwilę jest coś, co ci tak naprawdę każdy cię może poklepać. No jest po prostu niebezpiecznie. Po prostu nie odpuszczę też tego momentu, że jestem blisko. Naprawdę jestem blisko. Miejsca, do którego tak długo zmierzałem. No i skrzynka zamknięta. Prosty zamek jak zawsze. Nie ma co. Nie ma dźwięków jak chodzę po tym. Dopiero jak się na śnieg wejdę. Biało, biało. Uważaj! Mamy to. Kurde, ale bez pocjonów trochę będzie ciężko, wiecie, przetrwać tutaj. Grzmot, mamy tą broń, która jest... Czekaj, co my nosimy za broń? Aha, bo są z nabojami. Dobra, bo to jest taka broń bardziej... A my tutaj... dobra. Pociony. Nie mamy pocjonów. Musimy chyba kupić trochę. Mówię, nie chcę tych dużych na razie używać jeszcze pocjonów. Gdzieś tu jeszcze właśnie dronek spadł. Tam jest wielki troll lodowy, który mnie nie ciekawi. Czyli się tutaj coś znajdziemy. Nie. Nie. Jest, mamy to. Trochę łatwizna. Trudniejszy zamek, ale łatwizna, dokładnie. Bryłka złota, jakiś eliksir. Dobra, eliksiry mi się najbardziej przydadzą, bo jestem bobanem w tej grze. Ja się czuję jak taki bałban i ja wszystko dostaję na twarz. Nie jestem jakimś potężnym graczem tutaj. Ale jest łóżko. I apteczka. Świetnie. Do tego kolegi nie chcę podchodzić, ale tam chcę podejść. Już tyle czasu czekam na tą misję, żeby ją zrobić, ale zawsze nie chciałem iść, bo to wiadomo, teren Xakoru.
No widzę, kusarz nam tam coś pisze. Au, au. Lecimy na Bali. Na bal, no na pewno. Ja i mój bal majówkowy to jest granie w gry komputerowe, tak. Ale że mam świetny, świetny, świetny mam ten. Świetna majówka, nie? Się mówi. No, to jest trochę złomu, Alexit nawet widzę. Czysty? Nie. Tam widzę jeszcze jeden, ale chciałem tak sprawdzić, wiecie, na wszelki wypadek wszystko. O, czysty please. Kurde. Oni żyją tutaj. Ciekawe, o co chodziło w ogóle. Czekajcie, bo ja nawet nie pamiętam. To chyba wszyscy ci łowcy, nie? Zachęcał mnie, żebym przyszedł do Xakoru. Mówił, że tylko tam go znajdę. Aha. Zimno jak cholera. Dobra, nie mam głosu ogólnie. Okej, to kolejny, ja czuję, że to jest cały czas crew, które tworzyło tutaj Alexa. Kiepsko się ukrywasz. Zabieraj się stąd. Mamy co robić. Polujemy. Nie chodzi o ciebie. Trzeba ich zabić. A spróbujmy ich zabić. Zobaczymy, nie wiem. Coś się pobugowało im dźwięki. Zapłacisz za byt. Nie chodzi o... Nic tego szczerze nie mam, więc wczytujemy. Nie mnie ciekawiło, czy to jest misja, bo że trzeba ich zabić, ale chyba nie. Polowali chyba na kogoś, kogo tutaj nie ma po prostu. Dobra, spadajmy stąd chyba też, co? Ale jakby tu była drabina na górę, to on tam w las. Dobra, nie wiem, chyba tu nic nie mamy do roboty. Szkoda. A cóż to za miejsce? Rycerz entuzjalizm. Co to jest? Pod tymi skalami leżą szczątki jednego czarnego rycerza zakonu, spotka go. Okej, okay. Ale to nam dużo chyba nie da. Jeżeli o mnie chodzi, gnij sobie w najlepsze. Notatkę jego otrzymaliśmy. Jeszcze tu wrócę. Świetne. Może oni szukają właśnie go. Może im trzeba powiedzieć. Cholera wie, jak nie, to stąd spadamy, nie? Ale dostałem expo za znalezienie ich, więc... I don't care, co nie? Zabieraj się stąd.
radzę ci przestać węszyć. Dobra, spadam stąd. Nic tu nie ma, szczerze, jestem zawiedziony. Tą miejscóweczką. Myślałem, że tu znajdziemy coś. Ale tu biało, aż jasno za jasno, nie? Damy w normalnym świecie. Gdzie się teraz udamy tak naprawdę? Bo tak zrobiliśmy szpony, zrobiliśmy... A właśnie, jeszcze mamy klucz do jego skrzynki, to chyba po tam pójdziemy. Teleport jest tutaj niedaleko, ale czy mnie tam to obchodzi? No, chyba tepniemy się jeszcze, zgarniemy skarb szpona i to tyle. Tak, spowolniony dźwięk był. Tak trochę pusto, nie? To w ogóle ten deszcz. Ja bym, dobra, nie skoczę sobie do tamtego miasteczka wziąć właśnie skarb szpona. A potem nie wiem. W następnym odcinku pójdziemy go jakieś questa głównego robić. Kto tam stoi? Ale mamy już zbroję, teraz to wyglądamy jakkolwiek. Witaj, nie... Mam... Kupiec! Super, ty nic dla mnie nie masz, szczerze, co ja bym chciał. Ale mogę ja ci sprzedać trochę rzeczy. Dobra, gdzieś tutaj miałem moje wszystkie łapki. No właśnie, dokładnie. Nie chcę złomu, pamiętam, bo ja i tak tego nic nie będę robił. Ale dalej jeszcze na dole były jakieś... właśnie. Śmiecie, ale tak jak kurde kilka bezsensownych rzeczy, to... Właśnie, a masz może alkohol? No, te małe mikstury nie są jakieś potężne. Dobra. Pójdziemy po skarpę, jeszcze sobie byśmy kupili od razu pićku jakieś. Do baru trzeba się udać. Boże, ta zbroja już jest piękna. Jesteśmy żadnym emisariuszem. Jesteśmy tutaj najsilniejszym renegatem. Lepsi już nie będziemy. Chcę. Co mam przemyśleć? Ale chyba już bym postawił na... Dobra, nawet nie będę tego robił. Na razie nie wiem, na co chcę te eliksiry ustawić, więc ten Alex czysty i to wszystko niech leży. W takim razie, za mną. Coś tam leży na ziemi. Nie wiem, po co mi ta ulotka, ale ją biorę. Czyż
wyszedłeś spłacić dług? Zaczynałem się już niecierpliwić. No ale tak jesteśmy słabi ogólnie, jeżeli chodzi o walkę jeszcze. Nie mamy tam super pięknych tam broni. Chciałbym mieć lepsze. Ciekawe, że ona tutaj może wejść. Jezu, może. Kaja bym chciał, bo ona ma ten piękny miecz. Dźwięk się trochę cofa, tak mi się wydaje. Jak walnę w coś, to ja w grze nie usłyszę tego tak dobrze. O. Krew życia. Jest jaka bieda. Nie ma nic w mojej skrzyni już. O! Wiadomość od H jeszcze jest. Kurde, ja chcę zobaczyć. Pozdrowienia. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Miło. Więc my tu kończymy. Dziękuję. Chyba znowu tu kończymy. Do zobaczenia. I widzimy się w kolejnym, gdzie pójdziemy na jakąś misję główną. Cześć!